to tutaj właśnie była ta szkoła strażacka. No i co, postaramy się jakoś zdobyć wejście do środka. Prognozowanie strat, prognozowanie potrzeb i środków. No i oczywiście tablica. Zwróćcie uwagę na przykład na tą wielką mapę. Potencjał nuklearny NATO. To jest normalnie taktyka straży pożarnej. Chyba znalazłem jedno z ciekawszych pomieszczeń w tym schronie. Co to było? Słyszałeś takie uderzenie, a następne dźwiszczenie. Myślisz, że to jest alarm jakiś? Nie obsta. Dobra, chodźmy stąd. Z Yerbą na Urbexie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę w gorszym stanie, ponieważ od kilku dni zmagam się z dosyć mocnym przeziębieniem. Natomiast na szczęście przed zachorowaniem udało mi się dla was nagrać nową eksplorację. Eksplorację pewnego gigantycznego obiektu, pewnej szkoły. I to nie byle jakiej szkoły, ponieważ będzie to, słuchajcie, szkoła, gdzie uczono przyszłych strażaków właśnie pod ten zawód. Obiekt ten był naprawdę gigantyczny, podzielony na kilka budynków, między innymi na budynek, gdzie strażacy mieli wykładane zajęcia, gdzie spali, żyli na co dzień, gdzie spędzali codziennie swój wolny czas. Ale to nie wszystko, ponieważ na terenie udało mi się zlokalizować również fantastycznie zachowany schron z całą masą rzeczy w środku. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba, że już teraz zostawiliście łapkę w górę, zostawiliście subskrypcję, napisaliście jakiś fajny komentarz. Ja już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, a ja wracam do domu się kurować. Widzimy się na miejscu. Jesteśmy na terenie. Słuchajcie, terenie, który był odpowiedzialny za najprawdopodobniej szkolenie młodych strażaków. Z tego, co się dowiedziałem, najprawdopodobniej dokładnie tutaj była niegdyś szkoła pożarnicza. Aktualnie obiekt opuszczony, więc przechodzimy do eksploracji i wchodzimy do pierwszego budynku. Mam tylko nadzieję, że nie wejdziemy zaraz na jakąś czujkę, bo te budynki naprawdę wyglądają naprawdę dobrze, nie? One są z zewnątrz praktycznie jak nowe. Te szyby, te okna, to wszystko jest naprawdę w świetnym stanie. Kolega teraz sprawdza, czy nie ma to nigdzie czujek. Nie ma? Nie, jest nic. No i jesteśmy w środku. Właśnie, zwróć uwagę, czy tu nie ma żadnego alarmu. Ten budynek, mimo że opuszczony, jak widzicie, to widać już oznaki lekkiej dewastacji, natomiast nie ma żadnych napisów na ścianach, żadnych graffiti, co jest oczywiście dosyć podejrzane. Chyba czysto, nie? Chyba git. No to co, zaczynamy, słuchajcie, eksplorację. Pierwszy budynek. Tak naprawdę przeznaczenia tego akurat budynku nie znamy. Najprawdopodobniej bym obstawiał tutaj, słuchajcie, jakieś kwatery dla właśnie strażaków, którzy tutaj do tej szkoły uczęszczali. Po lewej stronie toaleta, a także taka mniejsza kuchnia. Pewnie to właśnie z tej kuchni wszyscy zakwaterowani korzystali. Czyli musieli przejść holem, dostać się do kuchni. Tutaj jeszcze mniejszy pokoik. Natomiast nie widzę żadnego łóżka. Jeszcze tylko szybko rzucę okiem przez okno. Czy aby na pewno tutaj, słuchajcie, nikogo nie ma poza nami. Ale wychodzi, że nie. Dobra, proponuję zrobić ten budynek dosyć szybko. Natomiast, co ciekawe, słuchajcie, dokładnie na tym terenie tej opuszczonej straży pożarnej zlokalizowany jest gdzieś schron. I to dosyć sporych rozmiarów schron. I bardzo, ale to bardzo chciałbym się do niego dostać. Schrony ogólnie mnie bardzo fascynują, ale ciężko jest na ogół znaleźć taki, który byłby w jakimś zadowalającym stanie zachowany. Tutaj natomiast, słuchajcie, te wszystkie pomieszczenia całkowicie wyprute, a jedynie co się stało, to zasłony w oknach. Nie ma nawet żadnych, słuchajcie, łóżek, żadnego telewizora. Tutaj jeszcze łazieneczka. Mamy oczywiście prysznice. Chyba
Jeśli chodzi o ten obiekt, to łazienki się najlepiej ostały. Po lewej stronie toalety i kolejny pokój. Natomiast, co mnie w lekkim stopniu cieszy, to to, że gdzieniegdzie widać całą stertę śmieci. Głównie puszek po piwie. Oczywiście to nie jest zbytnio fajne, jeśli chodzi o to, że ktoś tutaj, słuchajcie, dewastuje czy zostawia śmieci na urbeksie. Natomiast jest to już pewien znak, że ten obiekt jest odwiedzany przez po prostu okoliczną ludność. Także jest szansa, że po prostu nie jest on chroniony, tak jak teoretycznie miał być. Kolejne puste pomieszczenia, natomiast tutaj chyba mamy jedno z ciekawszych. Zobaczcie. Dosyć duża sala. Ja tylko rzucę okiem znowu, czy nie ma tu żadnych czujek ani kamer. Chyba nie ma. Nie, pusto. Okej. No i słuchajcie, o, zobacz. Tu była kamera. Całkowicie wypruta. Kable, a może nawet nie kamera, ale chyba kamera, no bo skoro kable są pociągnięte przy suficie, no to najprawdopodobniej dochodziły do kamery. Dostaliśmy się do pomieszczenia, które chyba jako jedno z pierwszych w tym budynku ma jakiekolwiek odznaki tego, co tu się kiedyś działo. Na przykład te dokumenty, które tutaj leżą, a także mapę Polski. Jest tu napisane, że zagrożenia prowadzone w Polsce, okej. Przekroczenie stanów alarmowych przez kolumnację fali prawdziwej. Dobra, to są, słuchajcie, rzeczywiście jakieś dokumenty jeszcze chyba z jednostek tutaj pobliskich Straży Pożarnej. Możliwe, że z jakiegoś biura technicznego. A tutaj dosyć dziwny stolik, zobaczcie. No ewidentnie tutaj już wandale się do tego miejsca dostali. Z zewnątrz to nie było kompletnie widoczne, natomiast w środku widać, że no jest tutaj nie za ciekawie. A zobaczcie, stara kaseta Matrixa, stara płytka, Pismo Święte, Nowy Testament. W ogóle jakieś dziwne kamienie, w ogóle co to jest? To jest chyba chleb porośnięty. No w sumie racja, to wygląda jak chleb. No to jest chleb, tak. Ale troszkę to wyglądało jak kamienie. W ogóle cała masa butelek po alkoholu. Szkoda, że to miejsce tak podupadło. Ja to miejsce ogólnie miałem na swojej mapie urbexowej już od dłuższego czasu. Słuchajcie, nie wiem już nawet od jakiego czasu, ale chyba od roku czy dwóch lat. I zawsze chciałem tutaj przyjechać. W końcu nadarzyła się okazja, więc jesteśmy. I teraz tak. Przechodzimy tędy, co? Trochę lipa byłaby, gdyby to się zamknęło. Lepiej tego nie dotykaj, stary. Bo to jest chyba antywłamaniowe, co nie? Tak wygląda. Chociaż nie, to jest jakiś lekki plastik. Dobra, najwyżej wyjdziemy jakimś oknem. Chodź, wchodzimy. Jest okej, okay. Nie ma żadnych kamer, żadnych czujek. Jesteśmy w kolejnej części tego budynku. Natomiast ja teraz jeszcze nie będę wyciągał lamp, ponieważ chyba wszystko jest dosyć dobrze widoczne. Dostaliśmy się do kuchni. Zobaczcie, mamy jeszcze stare piece. Tutaj jakiś stół. O, a tutaj co leży? Jakaś książka, jakiś zeszyt chyba. Tak, zeszyt, notes, ćwiczenia. Możliwe, że ćwiczenia jakiegoś strażaka. Lampy się ostały na pewno. Tutaj jeszcze więcej troszkę tych wszystkich rzeczy związanych z kuchnią. Natomiast my idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj okienko. Co to takiego? A, ta wielka pucha, w której był trzymany wąż gaśniczy. Natomiast, słuchajcie, patrzcie tutaj. O kurczę. Drzwi. Przeciąg. Przeciąg, no, chyba tak. Dobra. I teraz pytanie. Czy to tutaj, to nie jest odbicie do schronu? Jak uważasz? Czy to są zwykłe piwnice? Czy jednak schron? Jeśli to jest schron, to wyciągnę lampę i wam to pokażę.
piwnice. Piwnice, okej. Okay. A to w sumie nic ciekawego. Jakaś stara wyrysalka, co? Tego nie wiem. No ale przeważnie, chociaż masz rację, bo przeważnie w piwnicach mogą, słuchajcie, uchować się jakieś rzeczy właśnie związane z działalnością tej straży pożarnej. Ponieważ najczęściej po prostu wandale nie zapuszczają się tak głęboko. Zobaczcie, no są kafelki w sumie, jeszcze w jakimś dosyć dobrym stanie, niezniszczone. Może coś się tutaj znajdzie. Tutaj pusto. Pusto. Tutaj jeszcze jakieś bojlery. Okej, okay, czyli zwykła piwnica. Ja przypuszczałem, że to może być odbicie do schronu. Natomiast nim nie jest. Zobaczcie. Magazyn gospodarczy. Trzymali tutaj pewnie jakieś może produkty do kuchni. Jakiś większy zapas. No, tak jak mówiłem, magazyn żywnościowy, czyli rzeczywiście po prostu tutaj składowali nadwyżkę różnego rodzaju rzeczy. To co, idziemy na górę i chyba będziemy wychodzić z tego budynku i kierować się dalej. Dalej, to znaczy do największego budynku, który tutaj się znajduje, czyli do tej szkoły pożarniczej. On jest niedaleko, nieopodal. I będziemy też szukali tego schronu. To co, wychodzimy tędy? No tak. Lepiej będzie tędy. Jesteśmy odsłonięci, zobaczcie, nie ma kamery. Na super. Tam jest kolejny budynek. Dosyć ciekawy. Tam jakieś rzeczy w ogóle, zobacz, pod tą wiatą leżą. Powiem wam tak, obiekt ten leży na dosyć sporym terenie. Te budynki są od siebie oddalone. Zobacz, tam chyba jest ten schron. O kilkaset metrów, gdzie? Tam jest już taki... Aha, możliwe. Dobra, to chodźmy może bardziej w prawo. Ja mam, słuchaj, tylko... Ja, słuchaj, mam tylko nadzieję, że nie ma tu żadnego psa, chociaż nie powinno być. To dzida przez to odrzucenie. Ale nie powinno być żadnego psa, ponieważ słuchajcie, ten obiekt jest kompletnie uszkodzony, jeśli chodzi o ogrodzenie. Więc psów tu raczej być nie powinno żadnych. Natomiast dosyć dziwnie się czuję, chodząc tak, słuchajcie, po otwartym terenie. Czuję się po prostu, jakby ktoś tutaj na nas patrzył, nie? Jakbyśmy byli na widoku jakiejś kamery. No ale nic, musimy zaryzykować chyba. Tutaj ewidentnie ktoś próbował zabezpieczyć ten budynek deskami. Raczej mu się to nie udało, bo tutaj mamy otwarte okno. Całkowicie zbite chyba. O! Ej, tutaj w środku ciekawie, wiesz? Tam w środku było ciekawie. Chodź, poszukamy normalnego wejścia. Też raczej nie powinniśmy się martwić o bezdomnych czy o wandali, bo ten obiekt, słuchajcie, znajduje się dosyć daleko. Chyba tego wszystko okno było. Od jakiegokolwiek miasta. Więc powinno być spokojnie. Tak, zobacz, są schrony. To wiesz co, może zróbmy inaczej. Udajmy się teraz do tych schronów. Zróbmy sobie te schrony podziemne. Następnie spróbujemy wejść do środka tego budynku i na sam koniec skierujemy się w stronę największego budynku, czyli tego budynku, gdzie szkolono strażaków. Powiedz tak zajrzeć, czy tam jest warto w ogóle wchodzić, bo tam to jedno pomieszczenie jest spoko, natomiast... No tak średnio. Słuchajcie, tutaj w tym budynku jedynie co widzę przez te szyby to leżące na ziemi żyrandole. Więc nawet nie wiem, czy jest sens tracić czas na ten budynek, bo jest on chyba jeszcze bardziej opustoszały od tamtego. Ja mam tylko rzucę okiem jeszcze raz tutaj, na środek. Zobaczcie, jakieś stare stoły, kanapy. Tam ktoś w ogóle wymontował kaloryfer. Chyba chcieli go stąd wynieść, nie wiem w jaki sposób, bo kaloryfery są bardzo ciężkie. Natomiast nawet kable, słuchajcie, które szły, jeśli chodzi o elektrykę, też zostały
wymontowane. W ogóle co ciekawe, tam zwróćcie uwagę, na drzwiach wisi krzyż. Także no to dosyć dziwny widok, że ktoś tak ten krzyż, słuchajcie, powiesił nad wejściem. Natomiast chyba idziemy dalej, co? Dużo śmieci. Dobra, zostawmy ten budynek w spokoju. Lećmy w stronę tego podziemnego schronu, a następnie do budynku szkolenia strażaków. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj w tym budynku jest miejsce odpowiedzialne za całą elektrykę może tego obiektu. A przeważnie jest tak, że nawet jak obiekt jest opuszczony, to różnego rodzaju transformatory, one mogą nadal działać. Więc... drzwi zamknięte. Niestety. Ale wydaje mi się, że będzie inne wejście. Na pewno będzie inne wejście. Nie wydaje mi się, słuchajcie, że tutaj się nie da wejść kompletnie do tego schronu. Ale tak, drzwi są zamknięte na kłódkę. Chodź, poszukamy może wejścia przez jakiegoś grzybka. W ogóle nad nami przeleciał właśnie helikopter. Może mnie trochę zagłuszył przez chwilę. Natomiast już sobie poleciał. Dobra, ja bym się kierował w tamtą stronę, tam widziałem grzyby. Ej, powiem ci, że chodząc tutaj odczuwam taki nie do opisania klimat rodem z jakiejś Prypeci, z Czarnobyla. Cała okolica ma takie barwy typowo jesienne, dominuje żółć. No klimat tutaj, słuchajcie, naprawdę przypomina taki klimat, jakbyście byli w Czarnobylu, nie? Zobacz, jest wejście. Dobra. Mamy wejście do środka, także nie tracimy czasu i widzimy się na dole. Chociaż w sumie może się trochę pospieszyłem. Najpierw sprawdźmy, czy tam w ogóle jest jakaś drabinka. Wow. Wejście naprawdę ciasne, jeśli chodzi o ten schron. Mega ciasne, słuchajcie. O kurde. Jest problem. Nie ma drabinki. Nie ma drabinki, to po pierwsze. Powiem ci, że ten akurat grzybek był odpowiedzialny chyba za wentylację. I tutaj tej drabinki nie ma. No dobra. Tak, ktoś już próbował wejść do środka, natomiast chyba zmienił zdanie, no bo zobaczcie, one są... Ten akurat jest strasznie płaski, natomiast ten już możliwe, że taką drabinkę by miał. Zaraz go obejdziemy. O! Też również. Wszystko tutaj zamknięte. Zablokowane taką metalową ścianką. No nic, będziemy szukali dalej. Natomiast chyba pora udać się dalej w naszą dzisiejszą podróż. Czyli w kierunku tego budynku, tej szkoły strażackiej. Jeszcze tylko rzucimy okiem, tak jak kolega powiedział, tutaj na ten teren za tym grzybkiem może akurat będzie jakieś wejście. No, mam taką nadzieję. Bo bardzo, słuchajcie, chciałbym wejść do środka tego schronu. On akurat może być naprawdę fantastycznie zachowany. Od tyłu podejść do tego góry. Ja bym tam nie podchodził od tamtej strony, bo tam już jest brama. A jeśli tam jest jakaś kamera, to najprawdopodobniej na bramie ona będzie, słuchajcie. Także tam dalej już iść nie będziemy. Dobra, bo tam na wprost jest ten teren prywatny. Aha. I tutaj jest ten budynek i za tym budynkiem jest ten nowy. To wiesz co, ja proponuję... I tutaj jest chyba jeszcze jakiś schron, bo zobaczcie, jest grzybek. Ej, wiesz co ci proponuję zrobić teraz? No. Proponuję uderzyć w prawo i to oflankować od strony lasu. Zobaczmy, czy to jest ten schron. Bo tak jak właśnie słyszeliście, tam jest działka, na której jest pies i on może tutaj, słuchajcie, dosyć mocnego hałasu nam narobić. A my też się zbliżamy coraz bardziej do budynków tutaj mieszkalnych. Co? A spokojnie. To drzwi. Chyba tak, trzeba będzie lasem, no. Ja też w ogóle wam mówiłem, że ten budynek nie jest w ogóle pomazany. No nie jest, ewidentnie nie jest od tamtej strony zewnętrznej, natomiast tutaj zobaczcie. Już graficiarze się do niego dobrali. Dobra, lecimy na górę. Tutaj zobaczcie, mamy piękną ścieżkę przygotowaną dla nas. Na samą górę. Też, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj powinny być też jakieś tereny przeznaczone do treningu tych strażaków na zewnątrz.
Możliwe, że też ta górka do tego służyła. Na pewno tutaj gdzieś trenowali. Na 100%. Zobacz, ile tutaj lasu podlega pod ten obiekt. W ogóle tam, jakie stare drzewo. Jak się wyróżnia kolorem nawet. Okej. No i słuchajcie. Więc tak, jesteśmy właśnie przed budynkiem, który nas interesuje najbardziej. To tutaj właśnie była ta szkoła strażacka. No i co, postaramy się jakoś zdobyć wejście do środka. Już widzę. Jest? Okej, no to widzimy się w środku. Także witajcie w środku szkoły pożarniczej. No i co, będziemy sobie ją zwiedzali. Już na pierwszy rzut oka zwróćcie uwagę, że czujki jednak tutaj są. Natomiast w moim odczuciu one po prostu już nie działają. Tutaj naprawdę wszystko jest powypinane. Tutaj dosyć pusto. Także proponuję dostać się do głównej klatki. Zobacz, tutaj już znacznie lepiej to wygląda. Po prawej stronie pomieszczenie administratora budynku. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma żadnej graffiti. To już jest zastanawiające. Gdzie? Te ściany. Chciałem, że coś świetnie świeci. Zobacz, że o, pięknie. Tutaj w ogóle tablica chyba informacyjna. Ale żyrandole nadal są. O, i mamy to, czego szukaliśmy również. Rok 2013. No to już pewnie wiecie, że najprawdopodobniej w tych okolicach ten obiekt został opuszczony. Tutaj musiał być gabinet jakiegoś chyba wysoko postawionego urzędnika w tym budynku, bo zwróćcie uwagę na te drzwi, obicie tych drzwi. Ciekawe. Natomiast my, uważaj na nogi, jest jakaś... Okej, omiń to jakoś. Słuchajcie, my teraz będziemy próbowali sprawdzić każdy z tych pomieszczeń, natomiast natomiast nie będziemy wchodzili na pewno do pomieszczeń, które wyglądają tak jak ten, na przykład tutaj po prawej stronie bufet. Po prostu szkoda czasu. Co ciekawe, na ziemi leży jeszcze mapa, słuchajcie, jakaś dosyć historyczna, zmiana granic w latach 95-15. Tutaj większa sala. Obstawiam, że tutaj mogła być jakaś sala taka typowa do wykładania tych wszystkich, słuchaj, zajęć strażackich. Wchodzimy na ostatnie piętro tego budynku. Mogę wam jeszcze tutaj powiedzieć, że udało nam się zlokalizować wejście do schronu. Także po wyjściu stąd, tam się będziemy kierowali. O, jakiś mniejszy gabinet. Dużo elektroniki, jakieś kable. O, drzwi zachowały się pięknie. Oszklone, jeszcze nikt ich nie zniszczył. Natomiast to mnie trochę niepokoi. Zwróćcie uwagę, że to wygląda troszkę jak dziury po kulach. No. Pociskach. O, zobacz. Tutaj już ciekawie, tutaj jest sala wykładowa. Mamy tablicę jeszcze. Mamy tablicę. I tutaj, no nie, no musimy tutaj wejść, wiesz? To jest ciekawie. Czekaj. Wow. Tutaj jest naprawdę ciekawie. Mega wyposażona sala. Zobaczcie, że mamy jeszcze makiety
mapy wiszące na ścianie. W ogóle słyszę psa, ale to chyba z tej działki obok. Patrzcie na to. Decyzja do prowadzenia AR na terenie zakładu pracy. Prognozowanie strat. Prognozowanie potrzeb i środków. No i oczywiście tablica. Mega. Tutaj pewnie stał wykładowca. No tutaj musiały być jakieś ławki pewnie, których już niestety nie ma. Jeszcze zobaczę tutaj. Zasady wykreślania rejonu porażenia bronią chemiczną. Nieźle. Serio. Dobrze zachowana sala. Jeśli wierzyć temu kalendarzowi, którego zobaczyliśmy przed chwilą, jeśli to miejsce zostało opuszczone w 2013 roku, to mimo, że zostało zdewastowane, to jednak dla takich sal warto było tutaj przyjechać. Tutaj było naprawdę pięknie. Wychodzimy stąd i lecimy dalej. Ja serio mam, słuchajcie, wielką nadzieję, że ten schron, do którego za chwilkę przejdziemy, będzie równie dobrze wyposażony. Kolejna pracownia. Stary, zobacz to. Kolejna pracownia. No i też jako tako zachowana. Znowu tablice naukowe o prognozowaniu rejonu porażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, a tutaj bronią chemiczną. Pięknie. Nadal stały się tutaj jeszcze szybki. O, zobaczcie. Ochrona przed ogniem. Jakieś ulotki. Ubranie strażackie. No i kolejna tablica. Ekstra. Czyli wychodzi na to, że najciekawsze pokoje, nadal zachowane, są na samej górze. A tutaj co, drzwi zamknięte? Szkoda. O kurczę. Ale mapa. Zobacz, że ten papier nadal jako tako wygląda. Oczywiście zżółkł, ale słuchajcie, jak na tyle lat, no to naprawdę fenomenalnie zachowana mapka. Jest chyba jeszcze jedna. Co mówisz, że pod tą mapą jest jeszcze jedna? Patrz, tutaj jak jest zerwany kawałek i to się odbędzie. Pewnie została naklejona jedna na drugą, czyli wychodzi na to, że pod tą może być jeszcze starsza. O kurczę. No tutaj ciekawie, powiem ci. Zobacz, czy to nie jest maska gazowania? Chyba nie. Patrzcie na to. No i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem już nie raz na moich odcinkach. Dosyć spory problem, jeśli chodzi o urbexy, czyli miejsca, które, słuchajcie, stają się opustoszałe. Ta cała dokumentacja przeważnie zostaje właśnie w danym miejscu, tak jak na przykład tutaj. To jest masa książek, masa dokumentów. Pewnie też są jakieś, słuchajcie, tutaj dane personalne. No i kurczę, szkoda, bo no, nikt się tym nie zainteresował. Na przykład zobaczcie na to. Hetmani Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Książeczka. Jakaś historyczna. Zobacz, to jest taktyka. Organizacja i zasady działania zakładowych, samodzielnych pododdziałów służby przeciwpożarniczej. No, to są, słuchajcie, wiedza. Po prostu wiedza pewnie. No tak, może jeszcze też materiały dla tych strażaków, którzy tutaj uczęszczali. Tam w ogóle jakieś dyplomy. Kurczę, dużo tego jest tutaj. Naprawdę, żeby to wszystko przejrzeć, to zajęłoby to wieki. Teraz są plutony. Skład plutonu. Mhm. No podział jakiś na pewno. To jest normalnie taktyka straży pożarnej. A zobacz datę może, bo to wygląda na taki dosyć stary egzemplarz. 88. No to macie odpowiedź. Dobra, co? Proponuję lecieć dalej. Kolejna piękna sala. O kurczę. No już troszkę zdewastowana. Natomiast nadal ciekawa. O, rozmieszczenie elektryczne.
skromnie jądrowy. O, tak akurat, na dzisiejsze czasy w sam raz. Musiałem szybko wymienić baterię. Wracamy do eksploracji tej sali. Tutaj, słuchajcie, naprawdę są ciekawe informacje, ponieważ zwróćcie uwagę na przykład na tą wielką mapę. Potencjał nuklearny NATO. I dokładnie tutaj, po prawej stronie, mamy, słuchajcie, rozpiskę, jak wygląda zasięg tak naprawdę na każde państwo. Ile ma chyba rakiet, samolotów, no tego jest tutaj sporo. USA, Francja, RFN, USA, masa, słuchajcie, zobaczcie. A tutaj wszystko jest pokazane, jak te rakiety lecą, jaki mają dokładny zasięg, czyli na przykład najdalej, czyli z tego co widzę, najdalej dolatuje coś o nazwie S3M20. Kurczę. Tutaj lotnictwo pokładowe. Natomiast tutaj kolejna mapka. Rozmieszczenie elektrowni jądrowych w Europie. Jak zwrócicie uwagę, na tej mapce są zaznaczone kółeczkami właśnie te elektrownie. Mamy Berlin, mamy oczywiście Polskę. Na Polsce z tamtych czasów mamy tylko jedno kółeczko w okolicach Bydgoszczy. Natomiast porównajcie sobie to z elektrowniami jądrowymi u naszych zachodnich sąsiadów. Jest tego tutaj naprawdę masa. No co, powiem ci, że jestem w szoku, nie? Jak na tyle czasu od opuszczenia obiekt fenomenalnie się prezentuje, chociaż to górne piętro. No ciekawi mnie jeszcze ten schron. Ło, ile tu jeszcze jest dokumentów, ile książek, zobaczcie. To nadal stoi poukładane. I to jest stary z 86. Aha. I tu jeszcze jest napisane o roli wychowaniu patriotyczno-obronnego młodzieży w socjalistycznym rozwoju kraju. No, to muszą być naprawdę... Komuna to, słuchajcie, muszą być stare... To jest hejtowanie NATO. Stare, słuchajcie, dokumenty, stare książeczki. Dobra. Połóż to jak było i lećmy dalej, bo jeszcze mamy do zwiedzenia schron. A jeszcze wam powiem, że to nie jest ostatni urbex, jaki dzisiaj robię, ponieważ w planach mamy, słuchajcie, jeszcze chyba 3 albo 4 miejscówki. Także czas nas troszkę goni. Ale pamiętajcie, że po więcej materiałów tutaj z moich eksploracji również wpadajcie na mojego Instagrama, który jest zawsze w opisie tego filmu. Nazywa się Urbex z Pawlo. Także wpadajcie, zaobserwujcie, tam jest cała masa fotografii właśnie z naszych wypraw. Ja cię kręcę. Kolejne książki. Kurczę, ile ich tutaj jest. Czy mi się wydaje, czy jest to tygrysek? Pokaż. Na Bałtyku, w Arktyce i na Morzu Czarnym. Ja mam całą kolekcję tych tygrysków po dziadku. Mam ich chyba ze 100 albo 200, słuchajcie, jest ich naprawdę dużo. To są takie książeczki historyczne. Sporo ich tutaj. Skoro, słuchajcie, oni tutaj żyli całodobowo, no to pewnie zrobili im również dostęp do biblioteki, jakichś atrakcji. No nic. My kierujemy się już teraz na dół do naszego ostatniego punktu dzisiejszej wyprawy, czyli do schronu. Ten schron naprawdę mnie ciekawi, słuchajcie. Także za chwilkę będziemy przy nim i wchodzimy do środka. Okej, schodzimy do podziemi. Pytanie, czy te podziemia będą połączone ze schronem, czy, słuchajcie, będzie to zwykła piwnica, ale to się za chwilkę przekonamy. O, no czyli mamy odpowiedź chyba, co? O, to był schron. Zobacz, jakie ławeczki. Aha. To nie są jakieś wielkie filtry powietrza? Są filtry powietrza. Ale gigantyczne. Ale ładnie zachowane. No, strasznie ładne. Natomiast, słuchajcie, w dosyć dobrym stanie. Czemu to jest takie? Możliwe, że te filtry pochodzą z Ukrainy. Zwróćcie uwagę na flagę, które są namalowane na tych filtrach. To jeszcze mniejsze pomieszczenie. No, w końcu jakiś fajny schron. Może znajdziemy jakieś maski przeciwgazowe. Tylko wiesz, co mi się wydaje? Że jeśli to jest schron, dlaczego...
Dlaczego on nie jest zabezpieczony jakimiś drzwiami? To jest ciekawe. No bo zobacz, tutaj teoretycznie powinny by stać jakieś naprawdę mocne drzwi. Też mi tak wydaje. A tutaj, słuchajcie, nie ma żadnych drzwi. Ale to był schron, bo tu widać nawet po... Może to był po prostu schron. Ale zobacz. Atomowy, nie? Ale zwróć uwagę, zobacz. Na tryski. I tam masz normalnie prysznicę. Duży, duży ten schron. No tak, to tak wygląda. Tutaj jeszcze półeczki, co to było? Coś w ogóle syczy. Piszczy. Właśnie tam coś piszczy, nie wiem, nie wchodzę tam. Dziwny dźwięk. Powiem ci, że łatwo się tutaj zgubić. Jest tyle odnóg. O, tutaj. Szafeczki jeszcze. Magazyn biblioteki. No i panuje taki zapach. Charakterystyczny. W środku niestety nie ma nic. Zobacz tutaj. Chodź. Chyba... Znalazłem jedno z ciekawszych pomieszczeń w tym schronie. To nie wygląda jak schron. No, może tak jak mówiłeś, przeciwpowietrzny. Przeciwlotniczy. No, tutaj słuchajcie, ciekawie. Samolot. Tutaj naprawdę ciekawie, zobaczcie na ten stół. Godło Polski. Masa dokumentów. A tam kolejna mapa. Naprawdę dużo dokumentów. Wiesz, jak wygląda ta sala? Jak sala do obrad. No tak, ale zobacz na to. To jak była stołówka? A dziwnie to wygląda, powiem ci. Mi strasznie nie pasuje ten stół tutaj. Tu w ogóle jakaś książka od pedagogiki. Nie wiem. To był schron adaptowany pod jakąś salę. Tak, tak, tak. Nie, możliwe, że jacyś widzowie, którzy mnie teraz oglądają, mają większe pojęcie o schronach. Także, nie wiem, na co wam to wygląda, słuchajcie. Czy to jest schron rzeczywiście, czy to może jakaś piwnica, która troszkę przypomina schron. Także również, jeśli wiecie, dajcie znać poniżej w komentarzu. Nie mam pojęcia. Żurny radiotelefonista. Siedzi w tym miesiącu. To wygląda jakby to było nie wiem, komunikacja? No troszkę tak. Ale o co chodzi? Na drzwiach masz napisane zespół specjalistów. Także możliwe w sumie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ale to coś było, bo widać, że została tylko sama budowa została. No. Jakaś elektronika? Dobra, chodźmy dalej. Tutaj byliśmy. Tutaj jeszcze zajrzymy. On troszkę wygląda jak jakiś magazyn, magazynek. Tam nie widzę, jest to wyjście. Natomiast nic nie widzę tutaj, nic nie leży. Co, jakie wyjście? Słyszysz takie uderzenie, a następne dwiszczenie. Myślisz, że to jest alarm jakiś? Nie obsta. Dobra, chodźmy stąd.
musiał być prąd. Słuchajcie, wyszliśmy, ale... no nie wiem, czy to słyszeliście, czy to będzie słychać na nagraniu, ale tam coś bzyczało, jakby... Nie, dziwne też. Coś jest nowe, coś przejdziemy, po prostu panikujemy. Ale nie, no przecież słyszałeś tam... No, prąd było słychać. Dobra, wiesz co, powiem ci tak. O kurde. Tak, co ciekawsze zobaczyliśmy, weszliśmy do tak naprawdę wszystkich budynków, które tutaj są. Schron również został zobaczony, więc czekam na informacje od was, na co wam to wszystko wygląda, poniżej w komentarzu. No i chyba będziemy się żegnali. Także dzisiaj troszkę dłuższy urbex. Mam nadzieję, że wam się podobał, że zostawiliście łapkę w górę. No nie gadaj, że tutaj jest kolejny schron. Ale jazda. Czekaj, wychodzi na to, że tu jest kolejny schron. I on nie jest połączony w żaden sposób z tamtym. Podwodniarz. Ach, kurczę. Ale wygląda podwodnie. Ja już myślałem, że to jest kolejny schron. Zobaczcie. O kurczę. No kotłownia. Pięknie. Pięknie wygląda. A tutaj już dosyć strasznie. Powiem wam. Jeszcze rękawice. Osoby, która tutaj pracowała, leżą na ziemi. Tam stara gaśnica. Nie, tu nie ma wyjścia. Nie, tu nie ma wyjścia. Dobra, słuchaj. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, zobaczyliśmy wszystkie budynki. Weszliśmy do schronu. Tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko mogliśmy, zajrzeliśmy. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj troszkę dłużej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję. Wszystkim wam, którzy obejrzeli to do końca, bardzo dziękuję. No i co, widzimy się za tydzień, w piątek o godzinie 18 z kolejną eksploracją. Także do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!